Cześć czołem. Kapusta kiszona z rosołem. Witam. Zabiorę was tak dzisiaj szybciutko ze mną na przejażdżkę. Wziąłem sobie tą cytrynę dzisiaj, żeby się przejechała, bo już ponad tydzień stał w garażu bez ruchu. Ja już w sumie mam już wolne. Jadę tylko takie drobne dostawki zrobić. Pani mnie poprosiła ogólnie, czy bym nie podwiózł. To takie drobne, to sobie pojadę. Mówię, dobra, przepalę trochę cytrynkę. Dobrze, jedziemy? Ja chyba prosto mam jechać, tak? Tak czy nie? No zobaczymy. Tak, tędy chyba miałem jechać. Słuchajcie, takie drobne dostawki. Pani poprosiła mnie o 200 kubeczków 200 ml, pokazywałem wam kiedyś. Jadę jej to zawieźć. Tak, będę dobry. Przepuścimy panią blondyneczkę. Przepuścimy panią. Teraz którym zjazdem? Drugim. To był pierwszy. Drugi. No jedź, kurwa, jedź. No, takie słuchajcie, drobne pierdołki pozostawały, takie małe przedszkola, które nie mają powierzchni wielkich magazynowych, nie mogą sobie wziąć na zapas, to podzwonią i ja im przywożę, mimo tego, że ja też nie mam jako takiej wielkiego magazynu. Na razie chwilowo udało mi się pożyczyć troszeczkę części magazynowej od kuzyna, który na szczęście ma magazyn. Tak na razie ciągniemy, słuchajcie. Fajnie, bo mi się przynajmniej trochę koszta zredukowały. Nie muszę płacić za powierzchnię magazynową za dużo, bo taki magazyn jak ja potrzebuję, to jest tak, słuchajcie, z 800-900 zł miesięcznie, a na razie koszta moje są zredukowane. Proszę bardzo. Mi to i tak nie robi. Jak sobie nie zrobię kosztów, to będę musiał zapłacić, wiecie co, ci co prowadzą firmy, jak nie ma żadnych wydatków w firmie, to wiecie co trzeba płacić. Dlatego co trzeba robić? Robić sobie koszta w firmie, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek dochodowy. Na razie mam koszta, także jest git. O kurde, miałem radia nie słuchać tak głośno. No już. Chodzi o to, ja sobie tak po cichu. Wiecie czemu tak jest? Bo kiedyś napisał do mnie YouTube i wycofał mi jeden film. Znaczy się filmu nie wycofał, film można było oglądać, ale nie można było wykorzystywać filmu w celach zarobkowych. Z tego względu, że muzyka, która leciała w radiu, była nieodpowiednią muzyką i nie można było jej wykorzystywać w celach zarobkowych. Ot tak wam powiem. Jeszcze co wam powiem, jak już oglądacie moje filmy, to Nie bójcie się oglądać reklam od początku do końca, bo wtedy nie ukrywam i mówię wam z góry, że kanał wtedy zarabia więcej,
więcej pieniędzy. No i, no i tyle mogę wam tylko powiedzieć. Już, już kupiłem sobie drugą kamerę GoPro Hero 4. Jak wrócę na ciężarówkę, prędzej czy później, to chcę nagrywać jakieś fajne filmy. Nie ma za co. Także jak można coś robić, sprawia to przyjemność, jeszcze na tym delikatnie zarobić, to dlaczego nie? Prawda? Dobra. Gdzie my cholera jesteśmy, bo tak... Aha, ja jadę do siebie do magazynu. No tak, tak. Za 200 metrów skręć w lewo. Tej trasy tak nie znam, bo jest parę dróg do mnie do magazynu. Ja normalnie jadę... Jadę przez same centrum. Ale zobaczyłem, że można... Że nie trzeba jechać przez centrum. Jedziesz? Boże, ku... Jaki pan zdziwiony, że go puściłem. Matildo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobrze, skręcimy. No. Dobra, można go wyłączyć, bo w sumie to wiem, gdzie jestem. No i o tyle. Luźno, luźno, luźno i luźno. Ja już do końca roku... Ja już do końca roku mam... Mam tak... No wolne w sumie. No takie drobiazgi się trafią, które będą chciały zamówić, to mam... Mam taki delikatny zapas. Mam delikatny zapas i... Jestem zabezpieczony. Jadę jeszcze, no i słuchajcie, co ja jeszcze dzisiaj robię? Jadę w parę innych miejsc do szkół, dać panią soczki na święta. Takie malutkie prezenciki dla pań, które zamawiały ode mnie. No i tyle. Panie się na pewno ucieszą. Na przyszły rok będą brały więcej. Tu do końca ulicy dojeżdżamy. Bom. Bum, bum. Jesteśmy. Obok zaraz pracuje mój teściu. Mają tam taki, jak to nazwać, no warsztat, no tam wychodzą różne projekty z tego warsztatu. Mój teściu jest stolarzem, robi kuchnię, wszystko robi. Zresztą widzieliście, ci co śledzą mój kanał i ci co śledzą Facebooka mojego Mario Tracker, ja tam zamieszczam. Staram się, chociaż nie często to robię ostatnio. Zamieszczam zdjęcia tam, jak byłem z teściem, robiliśmy kuchnię. Pomagałem mu. No. I my już tu jesteśmy. Kto jest z okolic Szczecina? Turzyn, koło Turzyna. Mam taki malutki magazynek. I tam sobie trzymam soki. Pani ma zielone. Czemu ten pan pojechał taki niedobry? Tak. Także słuchajcie, to tylko taki szybki, króciutki update'ik dzisiaj, taki odcinek tu teściu mój ma magazyn, a ja mam tam.
tu, gdzie napisane jest znicze. Nic specjalnego, ale jak na początek starczy. Dobra, słuchajcie, jeszcze może się spotkamy przed świętami, także tylko taki właśnie, jak powiedziałem przed chwilą, update'ik. Dzięki wam cały czas, że jesteście ze mną i widzimy się niebawem. Żółw, trzymajcie się.